Zapraszam do obejrzenia wykonania pudełeczka z portretem. Aby uzyskać taki efekt końcowy, zobaczycie, jak używać bejcy oraz w jaki sposób zrobić transfer kolorowy wydruku laserowego. Pokażę Wam, jak zrobić spękania dwuskładnikowe i jak korzystać z patyny. Zastosuję także pastę strukturalną oraz szablony. Jeżeli podoba Wam się taki efekt, zapraszam do obejrzenia pełnej wersji filmu. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam także na inspirello.pl.